Hej, dzisiaj jest taka okazja, żeby przetestować akumulator z Julii, bo kolega buduje sobie kampera i chciał na szybko kupić jakiś akumulator, żeby już coś mieć i się cieszyć nim. Naładowałem go do pełna. Tu jak widać wyrwałem mu to magiczne oczko, żeby się dostać do elektrolitu, bo niestety nie da się go normalnie otworzyć. Rozładowuję go w tej chwili takim moim patentem. Tu mam ustawione napięcie krańcowe do rozładowania. Na razie na akumulatorze jest takie napięcie ze względu na spadki napięć. Tutaj trochę się różni to napięcie, więc ja go zawsze koryguję tu trochę w dół na 9,6 V, bo tak mi wskazuje na to, że wtedy to jest te 9, znaczy 10,5 V. No i dwoma żarówkami. No, tu może być słabo widać, bo oślepiają, ale są to dwie żarówki H4, podpięte dwa włókna. I zobaczymy, co pokaże ten akumulator. Rozładowuję go prądem takim, jak widać. To będzie ta pojemność zapasowa akumulatora. Później sobie to przeliczymy jeszcze według Peukerta, co nam ten akumulator pokaże. Jak widać, ma mieć 95 Ah. No i zobaczymy, jakie parametry ten akumulator pokaże. Oczywiście w markecie trzeba było wziąć sobie miernik, bo takie akumulatory były trzy, każdy o różnym poziomie zużycia, każdy miał inne napięcie. Ten miał najwyższe 12,5 V, więc się zdecydowaliśmy wziąć. Ale był jeszcze taki akumulator, który już miał poniżej 12 V. Więc przypominam, że warto zwracać na to uwagę, jaki akumulator się kupuje, bo tamten prawdopodobnie dość już długo leżał w magazynie, czy gdzieś tam na półce i będzie już dość mocno zasiarczony. Ten miernik spłatał mi figla w tej chwili, bo jak widać rozładowuje się już prawie 2 godziny i nie mam pojęcia dlaczego. Skasowała się pojemność, którą zmierzył już wcześniej, było tutaj już kilkanaście amperogodzin. W tej chwili jest niecała 1 amperogodzina, nie wiem o co mu chodzi, bo go nie rozłączałem. Więc widać, to jest chińska technologia, no ale przeliczymy sobie to później, tą pojemność według Peukerta i średniego prądu rozładowania. Więc jakoś sobie to ogarniemy i damy z tym radę. No ja to nas dostawiam, on dopiero rozładowuje się te 2 godziny. Myślę, że jeszcze kilka godzin mu to zajmie, zanim się rozładuje do tych 10,5 V, no i zobaczymy, jaka pojemność nam tu wyjdzie. Akumulator właśnie skończył się rozładowywać. Jak widzicie, rozładowywał się 4 godziny, niecałe 7 minut. Średnim prądem 18,1 A. To wskazanie pojemności tu jest zafałszowane, bo jak już pokazywałem, zostało wcześniej skasowane, ewentualnie można próbować tutaj przeliczać to z watogodzin, bo one się nie skasowały, nie wiedzieć czemu. Ale zaraz Wam pokażę, jak to wygląda według twierdzenia Peukerta w arkuszu kalkulacyjnym. No według tabeli sporządzonej przez jednego z naszych kolegów, no akumulator ma bardzo ładną pojemność. Zobaczcie, dla prądu C20 wychodzi nam tu pojemność 100 amperogodzin. Także całkiem przyjemnie. Jakby tu jeszcze zrobić tę korektę o 0,1, to nawet troszkę więcej się tu pojawi. No, czyli pojemność dosyć ładna. No i spróbuję to teraz naładować. Pokażę Wam zaraz, do jakiej gęstości zeszliśmy przy rozładowaniu. Zobaczymy, jak się nam go uda naładować. Sprawdźmy sobie jeszcze, do jakiej gęstości udało nam się rozładować ten akumulator moim wspaniałym aerometrem. Jak widać, zeszliśmy tu do mniej więcej 1,13 g na centymetr sześcienny. No nie jest to 1,1 ani poniżej 1,1, bo był rozładowywany szybko, więc nie uda się nam tutaj takiej bardzo niskiej tej gęstości uzyskać. Ale zobaczymy przy okazji, jak sprawdzi się ten mój prostownik. To
włączymy sobie go. No i niech ładuje. Ja w tej chwili ten czas wysycania powyżej 15 godzin, przepraszam, 15 V ustawiłem mu na 6 godzin. Dlatego, że kilka osób już mówiło mi, że te 8 godzin powoduje, że gęstość elektrolitu dochodzi nawet do 1,3. Ja też już raz ten akumulator doładowywałem po zakupie i też czas około 7 godzin spowodował, że akumulator doszedł do gęstości 1,29, więc jest to trochę zbyt dużo. Więc w związku z tym, że można sobie ten czas tutaj dowolnie ustawiać, to skróciłem go do 6 godzin. No i tu jak widzicie, w tej chwili mam ustawione nie 10% prądu ładowania na początku, tylko 12%, bo tu jest 12 A w tym momencie, ale to dlatego, że gdy akumulator jest bardzo głęboko rozładowany, mamy bardzo niskie napięcie, no niestety albo jest wymagana później korekta w górę troszkę tego prądu ładowania, albo od razu można go sobie troszkę skorygować, bo już po prostu nie ruszając tego potencjometru wiem, że on przekraczając 15 V spadnie do około 4-4,5 A prąd wysycania, no więc będzie to w tej granicy tolerancji do 5% pojemności akumulatora. No więc tak go zostawię. To jest też taki mały test, żeby się przekonać o tym, jaki ten prąd sobie właśnie na początku przy głęboko rozładowanym akumulatorze ustawiać. No i to jest mniej więcej właśnie taka wartość, że trzeba te 20% mniej więcej sobie dodać do wartości prądu ustawionego na samym początku. No i zobaczymy, jaką robotę ten akumulator, znaczy ten prostownik nam przy okazji z tym akumulatorem zrobi. No, prostownik skończył swoją pracę. Ładował się ten akumulator od godziny 15 wczoraj. Ja dzisiaj rano przyszedłem tu koło godziny 9 i na prostowniku było już 13,2 V, więc widać, że ten akumulator już był chwilę odstany. Tak jak mówiłem, ustawiłem mu ten czas wysycania na 6 godzin i w tym czasie on doszedł do gęstości elektrolitu 1,27. Prawdopodobnie gdybym ten akumulator zostawił jeszcze do jutra, to on doszedłby do tej gęstości 1,28, ale w związku z tym, że ten akumulator już dziś muszę oddać koledze, bo prosił mnie tylko o naładowanie, no podłączyłem go jeszcze na godzinę, także w sumie ładował 7 godzin i zrobił mi tu gęstość, tak jak widać, ponad 1,28, ale to ja zawsze mieszam ten elektrolit kilkukrotnie, bo zawsze to pierwsze nabranie jest trochę większe. Więc myślę, że nie ulega kwestii, że prostownik zrobił swoją robotę. Ja zrobiłem do tego akumulatora jeszcze, koledzy, taki patent, żeby ułatwić tutaj wyjmowanie po prostu tego oczka. Zrobiłem taki uchwyt dla tego akumulatora. No i nie żebym polecał marketowe sprzęty, marketowe akumulatory, no ale okazało się, że akumulator robiony w Chinach dla Szwedów no ma dosyć dobrą pojemność, bo z tego co wam pokazywałem wyszło, że ma pojemność nawet większą niż na etykiecie, powyżej tych 95 Ah, czy tam koło setki. No i zobaczymy tylko teraz, ile przeżyje po prostu, ile lat będzie służył. No ale to też zależy od tego, jak kolega będzie go eksploatował. No i to myślę, że na tyle dzisiaj. To taki krótki filmik przy okazji test akumulatora markotowego. No dzięki i pozdrawiam.